To świadectwo, które słyszeliśmy, pokazuje nam, jak Pan Jezus troszczy się o każdego z nas, jak Pan Jezus walczy o każdego z nas, jak On jest tym dobrym pasterzem, który jest gotów szukać tą zabłąkaną i nie zostawia nas samych, ale o nas walczy. Jak bardzo cenni jesteśmy w Jego oczach. Kiedy mogłem wyliczyć z tego świadectwa, chyba trzy razy była próba, aby życie Izy się skończyło, a jednak Pan Jezus tak bardzo walczy o nasze życie. On ma plan dla naszego życia i dla Ciebie, bracie i siostro, dla Ciebie, drogi przyjacielu, kimkolwiek jesteś, Pan ma plan dla Ciebie. Niesamowite jest cenne życie dla Ciebie, dla naszego Pana i dlatego On walczy, On jest takim niesamowitym, kochającym pasterzem, który szuka nas, który nas opiekuje się, otacza nas, troszczy się o nas. Takim jest Bóg nasz. Halleluja. Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się słowem na temat prób i doświadczeń. Chciałbym mówić, dlaczego Bóg dopuszcza w naszym życiu próby, jakie są cele tego, że On dopuszcza do naszego życia próby i doświadczenia. Kochani, przynajmniej trzy są powody do tego, abyśmy zrozumieli, dlaczego Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu próby i doświadczenia. Przede wszystkim po to, aby nasza wiara została wzmocniona i to dotyczy ludzi wierzących, tak? A po drugie, Pan Bóg dopuszcza próby i doświadczenia, aby wykształtować w nas współczucie, abyśmy umieli współodczuwać i nieść pociechę dla tych, którzy przechodzą przez różnego rodzaju próby i doświadczenia. I to też jest dla ludzi wierzących. I jeszcze po trzecie, Pan Bóg dopuszcza do naszego życia doświadczenia i nie tylko dla naszego, ale i dla niewierzących, i dla wierzących po to, aby dotykając się naszego życia, aby naszą duszę po prostu uratować, aby pozbyć się pewnych przywar naszej duszy. I kochani, chciałbym przeczytać na początek werset z objawienia, przepraszam, z Księgi Joba, 36 rozdział i może jeden tylko werset, 15. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Tutaj właśnie czytamy, że Pan Bóg wybawia cierpiącego przez cierpienie jego i otwiera ucho przez utrapienie. I to dotyczy zarówno ludzi wierzących, jak i niewierzących. Powiedziałem na wstępie, że Pan Bóg doświadcza nas nieraz dlatego, że chce, abyśmy rozwijali nasze wewnętrzne życie z Bogiem, aby nasza wiara mogła się rozwijać. I psalmista w psalmie 73, Asaf, powiada, że on codziennie znosi pewnego rodzaju doświadczenia i próby i zastanawia się w swoim życiu, czyż więc na próżno w czystości zachowywałem swoje serce i w niewinności obmywałem ręce moje, albowiem co dzień znoszę ciosy i jestem smagany każdego rana. Myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o konsekwencje tego, że chcemy się podobać Bogu, chcemy mieć czyste życie, czyste serce, tak? Nie chcemy mieć nic wspólnego z tym, co oferuje ten świat i dlatego jesteśmy od razu celem ataków nieprzyjaciela. Diabłu nie podoba się to, że chcemy się podobać Bogu i dlatego on wtedy nas atakuje i to właśnie są te ciosy, to są te smagania, to co doświadcza psalmista Asaf. To nie dlatego, że on to sobie, że tak powiem, zrobił na życzenie,
ale z powodu na przykład jakiegoś swojego grzechu, czy jakiegoś niewłaściwego wyboru, niewłaściwej decyzji i jako konsekwencja po prostu nieraz po prostu trzeba później przechodzić różnego rodzaju ciosy i doświadczenia. Nie. A Asaf był to człowiek, który się chciał podobać Bogu. On powiada, ludzie niewierzący nie doznają znoju śmiertelników i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha ich jest naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. On mówi, że tacy ludzie, którzy idą z prądem tego świata, jakoś im łatwiej jest i nie doświadczają tyle doświadczeń, tyle ciosów, tyle różnych sytuacji przykrych, jak właśnie on, który stara się iść za Bogiem i w niewinności obmywa ręce swoje i w czystości stara się zachować serce swoje. Tak to jest. Ten, który chce podobać się Bogu, będzie miał zawsze podgórkę. Tak? A ten, który chce się podobać światu, będzie miał zawsze z prądem, z górki. Łatwiej. Ale to tak jest do czasu, dlatego że Asaf powiada, że gdy rozmyślał nad tym i chciał to zrozumieć, niezwykle trudne to się mu wydawało, dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiał kresu tych ludzi. Co powiada? Dalej, zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczeją. I wracam do księgi Joba. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeśli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeśli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. A więc, kochani, widzimy tutaj, że Pan Bóg poprzez różnego rodzaju też doświadczenia, jakieś uciski, również działa w życiu ludzi niewierzących. Choć Asaf, patrząc na ludzi niewierzących, mówi, że oni praktycznie nic złego nie doświadczają, ale my wiemy, że tak nie jest, bo to było tak na pozór. To było tak na pierwszy rzut, że ci ludzie tak rzeczywiście zewnętrznie super wyglądają, mają się dobrze, mają wszystkiego pod dostatkiem, mają dużo pieniędzy, nie chorują za bardzo. No nie widać tego, ale tak Asaf nie miał tych wewnętrznych oczu i nie mógł zobaczyć, co się dzieje w ich domach, jaka jest tragedia. Gdyby tak się przyjrzał, jakie jest ich małżeństwo, jakie jest ich życie, takie gdzieś tam skrytości, to by się przekonał, że tak nie jest. Świadectwo Izy, które słyszeliśmy, jest tego dowodem, że choć na zewnątrz wyglądamy fajnie, a jednak gdzieś tam w środku przeżywamy tragedię, dlatego że życie bez Boga jest naprawdę życiem nędznym, życiem, które jest skradzionym życiem, nie jest pełnym, nie jest obfitym, nie jest radosnym życiem. I tutaj właśnie jest tego przykład. I dlatego chciałem powiedzieć, że Pan Bóg dotyka się ludzi właśnie niewierzących przez różnego rodzaju też doświadczenia. I właśnie między innymi używa takiego czegoś, jak dotyka się naszego ciała. Wiecie, Bóg właśnie, jeżeli się nie umie dogadać z niektórymi ludźmi, to po prostu nawet musi takich rzeczy dopuścić. Przypomina mi się sytuacja pewnego pastora wierzącego, który miał syna, a ten syn po prostu był krnąbny i on nie chciał mieć nic wspólnego z Bogiem. On po prostu miał swój plan, chciał być piłkarzem, więc był w pierwszej lidze, grał, oczywiście w Polsce to było, i 7 lat gdzieś tam chyba, albo nawet więcej, żył sobie bez Boga, a ojciec bez ustanku dzwonił do tego syna i mówi: synu, co ty robisz? Idziesz prosto do piekła, nie idziesz właściwą drogą, dlatego że ten świat całkowicie ciebie pochłonął. I zapraszał swojego syna do kościoła. On był pastorem przecież. To dla pastora to jest naprawdę ciężkie serce mieć. Trzeba wtedy, jeżeli wiesz, że jego syn żyje głęboko gdzieś w świecie. I ten po prostu pastor już był też tak bardzo mocno
zdesperowany, ale powiedział: synu, zapraszam cię na konferencję, która będzie w naszym zborze, przyjedzie gość i będzie to szczególny czas. A on mówi: co ty mówisz, ojcze, ja w niedzielę, soboty, to ja mam mecze, nie ma o czym mówić. I wtedy właśnie ojciec mu powiedział: albo ty przyjdziesz, albo Bóg cię tu przyprowadzi. I w ciągu paru tygodni ten syn doznał kontuzji. Doznał kontuzji, nogi to takiej potężnej kontuzji i było wymagane leczenie, jakoś to leczenie przeszedł, ale po wyleczeniu poszedł znowu grać. Jakoś nie opamiętało go to, nic nie zmieniło w jego nastawieniu. I cóż, tylko wyszedł na murawę, zaczął grać, krak, jedno tylko jakieś złe ułożenie nogi i znowu ta sama kontuzja, to samo miejsce odnowiona, gdzie już później lekarze powiedzieli, że nie dają mu szansy, nawet na, nie tylko na granie, ale na to, czy będzie w ogóle chodził. I kochani, w takim stanie właśnie wtedy wiedział, że ta konferencja jest jeszcze i wtedy właśnie postanowił, że pojedzie. I wtedy Bóg dotknął się jego życia, ale najpierw Pan Bóg musiał dotknąć i skruszyć jego serce i wtedy Pan Bóg zaczął niesamowicie tego człowieka zmieniać. Zresztą to jest na internecie, możecie też sobie znaleźć, jeśli ktoś by chciał. Natomiast to świadectwo. Natomiast co chciałem powiedzieć, że właśnie Bóg nieraz dotyka naszego ciała, no, jakichś takich wrażliwych rzeczy, które są dla nas cenne, aby nam to zabrać po to, żebyśmy mogli zwrócić się do Boga. Drugi taki przykład jest, gdzie byliśmy teraz w Prażakówce na koncercie pasyjnym. Tam siostra Beata Bednarz, która śpiewała, mówiła, że ostatnią pieśń, która zaśpiewa, jest napisana przez jej koleżankę. I właśnie ta koleżanka również była w zespole Various Banks. Nie wiem, jak ona się w tej chwili nazywa, nie pamiętam. Kuszyńska, tak? Tak. I właśnie ona prowadziła takie życie zupełnie na takim, no, na haju, jak się mówi. Lajtowe życie zupełnie. I po prostu Pan Bóg ją musiał właśnie doprowadzić do tego miejsca, że miała wypadek poważny i poprzez ten wypadek straciła władzę we swoich nogach, które używała wcześniej oczywiście do sceny, grała, śpiewała, tańczyła i tak dalej. Także poprzez to doświadczenie trudne Pan Bóg dotknął jej duszy, ponieważ po jakimś czasie ona zaczęła szukać Boga. Gdyby nie to, właśnie, że Pan Bóg dotknął się jej ciała, a konkretnie właśnie tego, że kręgosłupa nie mogła chodzić, to prawdopodobnie poszłaby zdrowa, szczęśliwa i bogata, ale do piekła, prosto do piekła. Ale właśnie dlatego, że Pan Bóg jest miłosierny i On nieraz dopuszcza i dlatego Pan Jezus powiedział, jeśli widzisz coś, co prowadzi cię do piekła, na przykład ręka, oko, to weź i pozbądź się tego. Nie chodzi oczywiście o fizyczne okaleczanie siebie, bo na pewno nie o to Panu chodziło, chociaż Pan Bóg również może dotykać, tak jak mówiłem, tych naszych ciał, aby mógł coś dobrego zrobić, ale chodziło Panu o coś, co po prostu nam przeszkadza w tym, aby iść za naszym Panem Jezusem Chrystusem. A więc widzimy, że właśnie w ten sposób Bóg działa również w życiu ludzi niewierzących. Ale jest jeszcze taki sposób, jest właśnie jeszcze miejsce dla ludzi wierzących, którzy tak samo, ja, ty, bracie, siostro i wiele osób, które czytamy w Biblii, widzimy, że Pan Bóg dotykał się w taki sposób radykalny, żeby po prostu zmienić jak gdyby nastawienie, podejście do służby, czy w ogóle do służenia Panu Bogu, na przykład Jonasz. Pamiętamy, że on był takim krnąbnym, upartym wierzącym. Był u kresu sił, kiedy już wielka ryba go połknęła i powiada w wierszu 8 drugiego rozdziału, że gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie. A więc Jonasz był właśnie takim jednym również przykładem,
gdzie zaczął właśnie w tej swojej niedoli wołać do Pana. Kochani, Bóg również chce używać między innymi naszego ciała, aby po prostu to nasze ciało wpływało na naszą duszę, na nasz wzrost, na nasz rozwój. I On nie używa takich drastycznych sytuacji, ale przede wszystkim mówi, że jest sposób na to, żeby ujarzmiać również nasze ciało, nasze jakieś złe pragnienia, a mianowicie wtedy, kiedy na przykład powiada Pan Bóg, abyśmy pościli. To jest jeden również ze sposobów na to, aby nasze ciało jak gdyby traciło władzę, a nasz duch, aby odzyskiwał władzę, abyśmy mogli panować nad wszelkimi pożądliwościami naszego ciała, abyśmy mogli trwać w woli Bożej. I to jest też jeden ze środków. Gdy pościmy, wtedy w cudzysłowie nasze ciało cierpi, tak? Gdy pościmy, nasze ciało cierpi, nasz żołądek się domaga, całe nasze ciało się domaga, ale my mówimy nie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy się zbliżyć do Boga, chcemy szukać Go jeszcze bardziej. Jak to jest możliwe? No, może w tym czasie, w pierwszym dniu nie czujemy wcale jakiegoś zachęcenia czy zbliżenia do Boga, ale w następnych dniach już zaczynamy widzieć efekty tego, co postanowiliśmy, że to nasze ciało jest takie osłabione, ta nasza cielesność jest osłabiona, a nasz duch jest wzmocniony, jesteśmy w duchu mocni w Panu. I gdy pościmy, wtedy ciało w cudzysłowie cierpi, ale nasz duch się rozkoszuje. I to jest również jeden ze sposobów, aby doświadczać naszego ciała, aby Pan Bóg nasze ciało doświadczał po to, aby to się stało błogosławieństwem dla naszej duszy. W piątek byłem na konferencji, bo tylko mogłem być w piątek w Wiśle. Tam usługiwał brat Barkoci i opowiadał o Słowacji, o swoim narodzie. Mówił o tym, że Słowacja przeżywa duchowe przebudzenie. Że duchowe przebudzenie, że wiele ludzi się nawraca, I powiedział, że to jest efekt tego, że oni po prostu zaczęli się modlić i pościć. Oni mieli 40-dniowe posty i to nie taki jeden post, powiedzmy raz na rok czy na parę lat, ale oni mają non-stop takie posty, non-stop, trwają w postach i w modlitwach, I efekt jest taki, że Słowacja zaczyna się duchowo rodzić, zaczyna być przebudzenie, zaczynają ludzie przychodzić do Pana i oni nigdzie za ludźmi nie chodzą, ludzie po prostu sami przychodzą, sami zaczynają po prostu pragnąć I to jest właśnie wynik tego, że poważnie potraktowali Pana, a Pan poważnie potraktował ich postawę, postu i modlitwy. Kiedy my poważnie traktujemy to, co Pan nam każe robić, a więc pościć, modlić się, wtedy Pan poważnie traktuje i odpowiada na nasze modlitwy. I powiada też, że w jego zborze jest około 50% Węgrów, ponieważ oni tam mieszkają gdzieś na granicy z Węgrami. I mówi tak, że ci, którzy są Węgrami w jego zborze, też modlą się i poszczą. O co? Bo modlą się o naród węgierski. I ten właśnie naród węgierski jest ich jak gdyby celem ich modlitwy i postu. I tak bardzo są przejęci tym, że po prostu modlą się gorliwie i wytrwale. I wiecie, jaki jest efekt tego? Powiedział to w piątek, bardzo mnie to zbudowało i chcę wam też to powiedzieć. Efekt jest tego taki, że między innymi naród węgierski również przeżywa niesamowite ożywienie, a szczególnie jak gdyby wisieńką na torcie jest to, chociaż to może nie jest jakieś tam największe, ale wierzę, że przed nimi dopiero są największe rzeczy, jest to, że między innymi syn obecnego premiera Orbana się na nowo narodził, jest wypełniony Duchem Świętym i jest obecnie ewangelistą na Węgrzech. Syn Orbana, premiera węgierskiego, jest ewangelistą. Po prostu to jest niesamowite, jak Bóg zaczyna działać i powiada, że to jest właśnie efekt modlitwy i postu. I dlatego zachęcał nas też brat Barkoci, mówił, że jeżeli chcemy widzieć
w naszym kraju przełomy, to po prostu musimy modlić się i pościć. A więc inaczej mówiąc, nasze ciało musi troszkę dostać mniej wygody, ale nasz duch musi dostać takiego wzmocnienia. I dlatego jestem taki zachęcony też do tego i zachęcam was, tak jak już brat Janusz mówił o modlitwie, to ja bym też zachęcał was do postu, abyście dołożyli, jeśli możecie, post do tej modlitwy, a wtedy to będzie jeszcze mocniejsze. Tak jak z tą drabiną, pamiętacie, jeżeli przez modlitwę coś nie możemy osiągnąć, to dołóżmy drabinę i wtedy poprzez post właśnie Pan Bóg będzie działał o wiele, wiele więcej i bardziej. I dlatego jestem tym bardzo, bardzo zachęcony. A więc Pan Bóg działa właśnie w życiu ludzi wierzących poprzez doświadczenia, naszą wiarę chce wzbudzić, ale ja o tym dzisiaj nie chcę mówić w ogóle. O wzroście wiary nie chcę mówić poprzez doświadczenia, ale chcę mówić o dwóch innych rzeczach, mianowicie o tym, że poprzez doświadczenia naszego doświadczenia Pan Bóg chce nas kształtować i doprowadzać do miejsca, gdzie my musimy się pozbyć pewnych rzeczy. Musimy się pozbyć pewnych rzeczy, które nam przeszkadzają w naszej wędrówce za Nim. I również to, aby nas nauczyć współczucia. Współczucia dla tych, którzy przechodzą przez różnego rodzaju życie, doświadczenia. Pan Bóg chce po prostu, abyśmy zetknęli się z tymi sferami naszego życia, które jeszcze przeszkadzają Jemu, abyśmy szli za Nim na 100%. I dlatego Pan Bóg, kiedy my idziemy za Nim, to Pan Bóg będzie nas również doświadczał. Po pierwsze, aby nas zbudować, naszą wiarę, ale też będzie nam pokazywał pewne sfery, które musimy doprowadzić do porządku z Nim. Ja myślę, że to, co dzisiaj słyszeliśmy również, to jest ściśle powiązane z tym, co chcę powiedzieć właśnie. Ja chciałbym tylko, żebyśmy zwrócili uwagę na pewną osobę, na Jakuba. Był to człowiek starotestamentowy, patriarcha i popatrzmy, w jaki sposób Bóg wybawił go przez cierpienia i doświadczenia z przywar jego duszy. A więc w jaki sposób się z nim dogadał, w jaki sposób po prostu Jakub przeszedł transformację swojego życia i w jaki sposób Bóg cudownie go użył. Ja wierzę, że każdy z nas chce być użytym i wiecie, to doświadczanie nas przez Boga to jest właśnie nic jak właśnie oczyszczanie nas. Wiecie, jak idziemy do ogródka i zaczynamy coś tam planować, żeby tam coś urosło, to po prostu co pierwsze trzeba zrobić? Przeorać glebę, tak? Przeorać. Po co? Żeby chwaścisków tam nie było. Żeby tam była sama gleba. Żeby tam można było zasadzić nasionka i żeby można było się spodziewać wspaniałego owocu. Bóg też pragnie po prostu wspaniałego owocu z naszego życia, ale On musi wziąć, przeorać naszą glebę i wyciągnąć wszystkie chwasty. Po prostu nie da się inaczej. Nie da się siać między chwasty. To jest nadaremna robota. Dopóki te chwasty nie będą z nas wyciągnięte, to nie ma sensu w ogóle tam cokolwiek siać. I Pan Bóg żadnego owocu z naszego życia nie będzie miał, żadnej chwały. I my nie będziemy błogosławieni przez to. I dlatego Pan Bóg chce przeorać nasze życie. Wiecie, Jakub to jest taki niesamowity gość, który przeszedł taką szkołę, jak on powiedział na końcu swojego życia, że niedobre czy złe życie miałem, krótkie i niedobre życie miałem, tak się on żalił przed Faraonem. Dlatego, że trudno nam się może z tym zgodzić, bo przecież Jakub jest nazwany, on jest w poczecie imienia Pana Boga, bo jest powiedziane Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Bóg się szczyci Jakubem. Popatrzcie się, Bóg się szczyci Jakubem. A kiedy Jakub mówi o samym sobie, kiedy witał się właśnie z Faraonem, to on wcale nie miał się czym szczycić. On wcale nie miał się czym szczycić. Kiedy umierał Jakub,
właściwie, przepraszam, kiedy właśnie był Jakub w Egipcie i dał takie świadectwo o sobie, to czytamy, że on takie wyznanie dał, że po prostu ciężkie i złe życie miał. A natomiast Pan Bóg nie wstydzi się nazywać siebie, że jest Bogiem Abrahama, Izaka, Jakuba. Dlaczego? Że pomimo tego, że tak wiele trudnych sytuacji przeżył, dał się jednak uformować, dał się jednak oczyścić. Ta gleba dała się oczyścić i Pan Bóg osiągnął swój cel. Znamy Jakuba, że Jakub to był niezły gagatek. Niezły gagatek. Przebiegły, chytry. Po prostu no, oszust. Zresztą imię Jakub oznacza oszust. Jakby nie było. Nie wiem, jak to już te matki przewidują, że te dzieci tak się będą zachowywać, jakie mają imiona. Mój Dawid jest takim, jaki jest jego imię. A więc Dawid to jest opiekun. Dawid to jest przywódca. On wie, czego chce w życiu. I po prostu każdy, zresztą jak popatrzymy na nasze dzieci, to te imiona naprawdę są odzwierciedleniem tego, jak one, czy zachowanie ich jest odzwierciedleniem tego, co ich imię znaczy. A więc był przebiegły, oszust. Wykiwał brata, uległ namowie matki, aby oszukać ojca, wyłudzić błogosławieństwo. Rezultat? Musiał się ratować ucieczką. Ucieczką, która trwała 20 lat. Był u Labana 20 lat. Ale to, co siał, to i zbierał. Laban 10 razy go okłamał, oszukał, jeśli chodzi o zapłatę. Dwa razy go okłamał odnośnie żony. Musiał po prostu przejść na sobie to, co sam siał. I w końcu miał już tego wszystkiego dość i w końcu chciał wrócić. Ale gdzie tu iść? I Bóg mu powiedział, wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej. Czyli mówiąc inaczej, miał po prostu wrócić i spotkać się z problemem, który zostawił. Miał wrócić do problemu, a tym problemem było to, żeby się spotkać z Ezawem. Po 20 latach musiał przeżywać, gdy myślał, co wyobraźmy sobie, co musiał przeżywać, gdy myślał o Ezawie. Przecież Ezaw mnie może zabić. Przecież on to chciał już uczynić wcześniej. To z tego powodu uciekł, bo Ezaw go chciał zabić. Więc posłał posłów do Ezawa, dary, które go poprzedzały. Wiecie, on go chciał udobruchać jakoś. To były jakieś takie zabiegi. To są takie zabiegi, które my często też w naszej wyobraźni zaczynamy kombinować i zaczynamy coś robić tak po swojemu troszkę. Zaczynamy tak po swojemu. Ale kochani, to nie było to. Bóg jednak widział wciąż nieprzemienionego Jakuba i po prostu postanowił się spotkać z Jakubem osobiście. Tam u potoku Jabok, zanim doszło właśnie do konfrontacji Jakuba z Ezawem, najpierw musiała być konfrontacja Jakuba z Bogiem. Bez tej konfrontacji wierzę, że ta sytuacja nie rozwiązałaby się w ten sposób. Jakub potrzebował totalnej przemiany swojej duszy. Myślę, że przez te przeżycia, które on przeszedł, on już dużo przeszedł, dużo doświadczył. To, co siał, to się mu wróciło. Jakoś wiele rzeczy mógł zrozumieć. Ale on wiedział, że potrzebuje potężnej, totalnej przemiany swojej duszy. Wiedział, że sam tego nie jest w stanie uczynić. Nie jest w stanie w tym stanie, w jakim on był, spotkać się z Ezawem. Dlatego Bóg mu przyszedł na pomoc. Bóg mu przyszedł na pomoc. On nawet nie prosił Boga, Boże, chociaż może w duszy krzyczał, ale Bóg mu przyszedł na pomoc i przyszedł do niego. I jest powiedziane, że Jakub zaczął się mocować z Bogiem. Mocować z Bogiem. I wiecie, on się zaczął mocować. To słowo mocować to jest coś takiego, co zmagać. Tak jak my wierzący
modlimy się o coś i zmagamy się. Boże, czy na pewno Ty mnie chcesz tam posłać? Czy na pewno to jest wolą Twoją? Czy na pewno aż takie rzeczy mam zrobić? Czy na pewno? I zmagamy się, walczymy. Wiecie, wiele sytuacji ja też w życiu przeżyłem. Nieraz, mówiąc tak podobnie do Jakuba, też miałem takie sytuacje, gdzie Pan Bóg mi wskazał pewne osoby, do których miałem iść i miałem po prostu im powiedzieć tam, co, no, po prostu przepraszam. A człowiek się zmagał. Panie, czy na pewno? Przecież to tak do końca nie była moja wina. Czy na pewno? I wiecie, łamał w tym czasie, w tej walce, w modlitwie, Bóg łamał moje ja tak długo, aż byłem złamany. I wtedy mogłem iść. Dopóki nie jesteśmy złamani, nie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. I Bóg nie jest w stanie zmienić naszej duszy, dopóki nie jesteśmy złamani. Bóg nie jest w stanie wyrwać z nas tych chwastów, dopóki nie jesteśmy złamani, ale musimy być złamani przez Boga. I do tego momentu, aż kiedy zaakceptujemy Jego wolę. I wiecie, Jakub się mocował długo i wiecie co? Pan Bóg go w końcu wziął i złamał. Co mu zrobił? Uderzył go w bark i Jakub zaczął chramać, tak? Po prostu zaczął chramać. Był to, co było jego siłą, a więc jego ciało, w to, w czym może pokładał nadzieję, że może jakoś ucieknie przed Ezawem, teraz już nie było żadnych szans. Po prostu złamał, zwichnął mu staw i takiego wyobrażacie sobie utykającego, który idzie do Ezawa, który nie miał siły ani uciekać, ale tu wewnątrz był złamany. I wiecie co? I dopiero wtedy doszło do Jakuba, co się stało tak naprawdę. I czytamy, kiedy on tak bardzo tam się mocował, Bóg uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował, tak? Czyli został złamany. I później rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wiecie co? On wiedział, że teraz potrzebuje Bożego błogosławieństwa, że teraz potrzebuje tego, czego nie miał wcześniej. Właśnie gdy był złamany, wtedy powiedział, teraz zdaję sobie sprawę, że nie mam żadnych sił. Teraz potrzebuję Ciebie. Jeśli Ty mi nie pobłogosławisz, to nie ma szans. Nie pójdę nigdzie. Nie pójdę na spotkanie z Ezawem, dopóki nie wezmę od Ciebie zwycięstwa. Dopóki nie wezmę od Ciebie zwycięstwa. To była desperacja, to była modlitwa desperacji. Jeżeli mi teraz nie pobłogosławisz, to nigdzie nie idę. Jestem złamany, nie potrafię, nie mam żadnej siły. Ty mi musisz pobłogosławić. I kochani, to się stało właśnie. To się stało. Kochani, można by powiedzieć, jakiego rodzaju błogosławieństwa Jakub chciał. Przecież Jakub, wracając od Labana, był bardzo błogosławiony. On miał zasoby, on miał pełno błogosławieństw, finanse, wszystko miał. Czegoż on jeszcze potrzebował? Jakiego błogosławieństwa mu brakowało? A więc tego błogosławieństwa, aby jego serce było gotowe skonfrontować się z Ezawem. I wiecie, Bóg go dotknął. Bóg go niesamowicie dotknął. On dotknął i skruszył jego serce. I czy wyobrażamy sobie spotkanie Jakuba z Ezawem bez tego złamania? Ja sobie nie wyobrażam. I popatrzmy, jak mocno zostało zmienione wnętrze Jakuba. Widzimy to w sposobie odnoszenia się do swojego brata. Gdy się już spotkał z Ezawem, to my czytamy w 33 rozdziale, tam jest spotkanie Ezawa z Jakubem, gdzie w wierszu trzecim czytamy, że Jakub pokłonił się 7 razy aż do ziemi przed swoim bratem. Patrzcie, jakie uniżenie. 7 razy się pokłonił aż do ziemi. Później w wierszu 8 czytamy, że nazywa swego brata panem.
Chcę zdobyć życzliwość mego Pana. Do brata swojego rodzonego mówi Pan. To jest niesamowite, ale to jest jeszcze za mało. Wiersz 10. Rzekł Jakub, o nie, proszę cię, jeśli zdobył życzliwość twoją, przyjmij mój dar ode mnie, bo oglądałem oblicze twoje, jak się ogląda oblicze Boga i przyjąłeś mnie łaskawie. On nie tylko nazywa go Panem, ale on patrzy i mówi, że patrząc na niego, widzi go jak odbicie, jak Boga, że widzi w nim Boga, jak oblicze Boga. Popatrzcie, kochani, z jaką powagą, z jakim szacunkiem, z jaką czcią Jakub wyszedł do Ezawa. Traktuje oblicze brata jak oblicze Boga. Kochani, dlaczego w taki sposób patrzył Jakub na Ezawa? Dlatego wierzę, że ponieważ miał przemienione serce i przemienione oczy, ponieważ on wcześniej spotkał się z Bogiem i on miał przemienione oczy, on widział Boga, on spotkał się prawdziwie z Bogiem i dlatego, że spotkał się prawdziwie z Bogiem, dlatego widział oczy Boże i widział oczami Bożymi. To chciałem powiedzieć, że widział oczami Bożymi. I kochani, tak to jest zawsze, kiedy nas Bóg dotyka, to wtedy patrzymy na drugich oczami Bożymi. Jest taka pieśń, miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. Tą miłością coraz bardziej kocham Cię. W Tobie widzę też co? Wspaniałość Króla chwał, bo miłość Bożą w sercu swym dzisiaj mam. W Tobie widzę wspaniałość Króla chwał. Wiecie, to jest coś niesamowitego, ale człowiek, który jest przemieniony przez Boga, wtedy zaczyna widzieć Bożyma oczyma. Zaczyna oceniać Bożymi oczyma, zaczyna kochać Bożymi oczyma, zaczyna zupełnie inaczej patrzeć na inną osobę. Wiecie, diabeł robi wszystko, żebyśmy patrzyli takimi oczyma właśnie niebożymi na nasze życie, na nasze żony, na naszych mężów. Zawsze nam podpowiada, co tej danej drugiej osoby brakuje, tak? Jakieś uchybienia, widzimy jakieś wady, jakieś, prawda? No chyba tak jest, kochani. Diabeł nas właśnie w ten sposób atakuje, żebyśmy widzieli, czego ci brakuje, czego ci moja żono brakuje, czego ci mój mężu brakuje. Mogłabyś to zmienić, tamto zmienić, tamto zmienić. Ale kiedy Bóg dotyka nas, to wtedy to się zupełnie inaczej zmienia. Wtedy patrzymy na tą drugą osobę. Jeżeli nawet coś widzimy, to patrzymy z taką niesamowitą miłością i łaskawością, z miłosierdziem, ponieważ Bóg dotyka naszego życia. I On wtedy uczy nas okazywać to miłosierdzie. Dlatego, że Bóg okazał nam miłosierdzie, tak? I mówimy, Boże, jakiś Ty jest niesamowity. Okazałeś mi tak wielką łaskę, że mogłem się spotkać z Tobą, a teraz ja nie mogę inaczej traktować mojego brata czy mojej siostry. Właśnie będę tak patrzył na nią, jak ty patrzysz na mnie. Dopóki nie mamy tego spotkania naszego wzroku z naszym Panem, dopóty nie możemy patrzeć na innych właśnie w taki sposób. Kiedyś, kiedy spędzałem czas z Bogiem, pamiętam to tak jak dziś. Miałem tak bliską społeczność. Wiemy, że mamy różne momenty. Czasami czujemy się bliżej, czasami się czujemy dalej. Ale miałem taką bliskość z Bogiem, że popatrzyłem w lustro i mówię, ale mam inne oczy zupełnie. I mówię, żona, zrób mi zdjęcie. Zrób mi zdjęcie, bo jak gdyby to było dla mnie takie niesamowite. I zrobiła mi, mam to zdjęcie. Ale kochani, wiem, że Pan Bóg chce właśnie, abyśmy w takiej społeczności z Nim trwali cały czas, żebyśmy mieli przed oczyma Pana Boga. Wtedy jest entuzjazm w naszym życiu. Zresztą słowo entuzjazm wywodzi się z rdzenia enteo, to znaczy być w Bogu. Człowiek, który jest entuzjastyczny, to jest ten, który jest w Bogu. Entuzjazm. I kochani, kończąc już, chciałbym tylko powiedzieć o tym, że
Również Job przeżywał podobne sytuacje. Wiemy, że przeżywał doświadczenia i można powiedzieć, że człowiek bez zarzutów, prawda, nienaganny i tak dalej. Ale kłócił się Job również z Panem Bogiem i był jakimś takim, miał jakiś upór w swoim sercu. I Bóg mu to wytknął i powiada, czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? I dopiero wtedy Job zobaczył Boga i powiedział, teraz oko moje zobaczyło Ciebie, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w popiele. Odwołuję moje słowa i kajam się w popiele. A więc Pan Bóg jak gdyby odniósł zwycięstwo w jego życiu. I potrzebujemy właśnie takiej desperacji, jaką miał Jakub. Panie, nie odejdę sprzed Twojego oblicza, dopóki nie wezmę zwycięstwa. Dopóki nie wezmę odpowiedzi. Musimy, bracia i siostry, taką mieć desperację, modlić się, jak gdyby mówiąc obrazowo, wywiercić dziurę w niebie, chociaż nad nami może sufit jest z kamienia, ale tak modlić się, tak długo się modlić, aż się przebijemy, aż odbierzemy Boże zwycięstwo. I powinniśmy się modlić właśnie o nasz kraj. I Pan Bóg również chce, abyśmy mieli takie współczujące serce dla zgubionych. I bez tego współczucia nic nie osiągniemy. Jeżeli dobijemy się do Pana i mamy taką bezpośrednią nim relację, to nasze serca zostaną dotknięte Jego współczuciem, Jego miłością. I wtedy będziemy w stanie mogli naprawdę wołać za naszym narodem o przebudzenie. Potrzebujemy właśnie takiego serca współczującego. Brat Barkoci właśnie też powiedział, że bez tego współczucia, bez współczucia nie jesteśmy w stanie się modlić skutecznie. Nie jesteśmy w stanie usługiwać w darach Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie modlić się o przebudzenie. I my jako, szczególnie ja myślę, tak to rozważałem, myślę, że rzeczywiście my jako Polacy potrzebujemy takiego współczucia względem samych siebie, dlatego że potrafimy to robić. Kiedy była wojna, wtedy potrafimy mieć współczucie, potrafiliśmy pomagać jeden drugiemu. Chyba nikt jak Polacy właśnie podczas wojny, kiedy byli dotknięci, potrafili współczuć. Współczuli Żydom i innym. Także jest to coś w nas, ale z kolei jest druga strona, kiedy jest wszystko okej, tak nie ma jakichś takich zewnętrznych zagrożeń, wtedy często krytykujemy siebie nawzajem. My jako Polacy myślę, że mamy taką przywarę, że jakoś brakuje nam tego szacunku jeden do drugiego jako naród. Ja myślę, że tak jest, prawda, że brakuje tego szacunku, współczucia. Widzimy to na tych we władzy i dlatego potrzebujemy modlić się o naszą władzę, żeby oni z takim szacunkiem, ze współczuciem się odnosili jeden do drugiego, bo to przechodzi na cały nasz naród, to obciąża cały nasz naród. Ja to wyraźnie widzę, że brakuje właśnie takiego współczucia, szacunku, złamania. A Pan Jezus nasz właśnie przeszedł przez to wszystko. On przeszedł przez złamanie, przez wszystkie cierpienia. Doświadczony był we wszystkim. Mąż boleści. I On jest tym cudownym arcykapłanem, aby się również wstawiać za naszym życiem. Aby nas uczyć również tego współczucia względem innych. I dlatego Pan Bóg dopuszcza nieraz do trudnych sytuacji w naszym życiu, abyśmy mogli współodczuć tym, którzy przeżywają jakiekolwiek teraz doświadczenia. Często możemy również zauważyć, że wielcy mężowie Boży przechodzą przez różnego rodzaju doświadczenia. Oni nigdy nie byliby wielcy, gdyby nie przechodzili przez wielkie doświadczenia. I to są naprawdę wielcy mężowie Boży, chociaż dla Boga każdy z nas jest wielki tam, gdzie jest. Ale oni też przechodzą. Po co? Po to, żeby mogli współczuć jeszcze lepiej, jeszcze bardziej. I dlatego chciejmy być otwarci na to, jeżeli doświadczamy jakiegoś, nie wiem, wiatru w naszym życiu, jeżeli Bóg dotyka naszych serc, to przede wszystkim po to, żeby wykorzenić z nas te wszystkie chwasty z naszej gleby, żeby mógł tam Bóg zasiać swoje ziarenka, swojej chwały, żeby nie było tych chwastów. Tak jak Jakub, żeby nasze życie było przemienione, żebyśmy byli skruszeni, złamani i żebyśmy nauczyli się również współczującego serca, żebyśmy mogli innym pomagać, kiedy oni doświadczają trudności w swoim życiu.
A myślę, że jeżeli obnaża Bóg na jakieś uszczerbki w naszym życiu, to po to właśnie, że robi to dla naszego dobra, żebyśmy mogli być użyteczni dla Jego Królestwa.